Życiorys, rys historyczny Jana III Sobieskiego. Jan III Sobieski przeszedł, można powiedzieć, do historii jako zwycięzca pod Wiedniem, jako jeden z tych, można powiedzieć, bardziej zasłużonych króli. W czasie jego panowania Polska miała troszkę oddechu po tych wszystkich zamieszaniach, które niestety miały w XVII wieku. Ale od początku. Urodził się 17 sierpnia 1629 roku. Zmarł. 17 czerwca 1696 roku. Może kilka na początek jego awansów. Później przejdziemy po kolei do tego, co robił. Można powiedzieć w życiu. Horążem wielkim koronnym został w 1656. Marszałkiem wielkim koronnym w 1665. Hetmanem polnym koronnym w 1667. Hetman wielki koronny 68. A 21 maja 1674 roku został królem Polski i był nim aż do swej śmierci. Ale od początku wywodził się z bardzo silnego i możnego rodu, rodu, który dosyć mocno odznaczał się w wojnach, w walkach. Dodatkowo wielu krewnych Jana III Sobieskiego po prostu zginęło z rąk wrogów, nieprzyjaciół. Musimy też pamiętać, że Jan III Sobieski jest prawnukiem Stanisława Żółkiewskiego, w kulcie którego był wychowywany, że ten Stanisław Żółkiewski, ci jego krewni, którzy walczyli za Polskę, dosyć mocno to wszystko odcisnęło się na Janie III Sobieskim. Chociaż, jak niedługo usłyszymy, i tak to go nie uchroniło przed pewnymi zabirowaniami. Był bardzo dobrze wykształcony. Między innymi 3 lata studiował na Wydziale Filozoficznym Akademii Krakowskiej. I jak to było w zwyczaju po szkole, w zwyczaju oczywiście bardzo bogatych Polaków wtedy, po studiach na dwa i pół roku udał się w podróż po Europie. Niemcy, Niderlandy, Anglia, Francja, czyli taka nauka, i zwiedzanie. Nauka i te podróże odbywał z swoim bratem Markiem, z którym był bardzo, bardzo mocno związany. Musimy też pamiętać, że mówił w kilku językach. Łacina, francuski, niemiecki, znał podstawy tureckiego, tatarskiego, włoskiego, hiszpańskiego, greki i mocno interesował się nauką. Ale wróćmy jednak do tego, czego dokonał. Po tych podróżach wrócił do Polski w 1648 roku na wieść o powstaniu Chmielnickiego. Razem z bratem wystawili dwie chorągwie: Jedną kozacką, drugą husarską. Jego brat był w zbarażu. W uwolnieniu tego zbarażu, w odsieczy z baraża uczestniczył Jan III Sobieski, walczył tam i można powiedzieć, że w kolejnych latach też cały czas walczył. W końcu niestety jego brat został zamordowany jako jeniec, no, razem z kilkoma tysiącami innych Polaków, po bitwie z Tatarami, bitwie pod Batochem. Bardzo mocno to wpłynęło na Jana III Sobieskiego. W czasie potopu szwedzkiego, i tu jest jedna z tych ryzna jego historii, chociaż można powiedzieć, że ją wypolerował później, złożył przysięgę wierności królowi szwedzkiemu i mu służył. Dopiero 24 marca 1656 roku postanowił zrezygnować ze zdrady, można tak powiedzieć, i wrócić do służenia Polsce własnemu królowi. W, w dalszej części potopu już się świetnie odznaczał. Tak samo po potopie w walce z Rosjanami, ta, można powiedzieć, Próba zamazywania tej zdrady, tych win wychodziła mu naprawdę bardzo dużo i naprawdę ten jego talent wojskowy, strategiczny, taktyczny świetnie się sprawdzał. W tym okresie, no kiedy już wrócił do tej, można powiedzieć, służenia Polsce, stał się też stronnikiem króla i opcji profrancuskiej. No stąd między innymi to, że z Francji otrzymywał dosyć duże pieniądze za wspieranie, można powiedzieć, tych profrancuskich działań. W 1665 roku otrzymał od Lubomirskiego funkcję marszałka Wielkiego Koronnego. Ale to też okres ślubu z Marysięką. Marysięka pochodziła z Francji, poznali się w Polsce. W roku 1655 najprawdopodobniej się w sobie zakochali, ale Marysienka, nie będę tu mówił jej francuskiego nazwiska, żeby nie kaleczyć tego języka, wyszła za mąż za kogoś innego za Zamońskiego. Oczywiście mieli romans i 14 maja 1665 roku wzięli tajny ślub. Dlaczego tajny? Bo to było tydzień po śmierci Zamoyskiego. Skandal. To jest normalne, że wtedy wybuchł skandal. Ale taki oficjalne wzięli, no długo nie czekali, 5 lipca 1665 roku. Udzielił go przyszły papież Innocent 12. No i to było naprawdę coś co bardzo mocno odbiło się na Sobieskim. Do tego to, że walczył z można powiedzieć z tymi, którzy sprzeciwiali się królowi, to wszystko powodowało, że w tamtym okresie on nie był zbyt lubiany przez szlachtę. On nie był osobą, która była uwielbiona, ukochana przez szlachtę. Pamiętano mu zdradę, pamiętano mu ten ślub z Marysieńką, pamiętano mu walkę z Rokoszanami Lubomirskiego, ale wszystko się zmieniło po bitwie pod, pod Hajcami, gdzie zwyciężył pięciokrotnie liczniejszych kozaków. Miało to miejsce czwartek, pomiędzy 4 a 16 października 1667 roku. Dopiero ten moment spowodował, że stał się bohaterem, że szlachta, zaczęła na niego patrzeć no, takim bardziej przychylnym okiem. Po abdykacji Jana Kazimierza był stronnikiem kandydatów francuskich. W końcu no, stamtąd dostawał pieniądze. Po wyborze Michała Korybuta Wiśniowieckiego y, doprowadził do pierwszego zerwania Sejmu Koronacyjnego. Wtedy też nastąpiło dosyć duże zamieszanie w Polsce no i też atak turecki. Pamiętajmy, że to jego podburzanie było czymś podobnym, co później, kiedy był królem, co go blokowało. Więc kiedy mówimy o tym, że jego reformy, kiedy został królem, były, można powiedzieć, blokowane przez magnaterię, to nawet Jan III Sobieski też blokował Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Ale jeszcze za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego dochodzi do ataku sił tureckich. I tak, mamy 5-14 października 1672 roku, bardzo słynna wyprawa Sobieskiego na Czambuły Tatarskie. Potężne zwycięstwo. 11 listopada 1673 roku wygrana pod Chocimiem. Potężne zwycięstwa. Ale następuje śmierć Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Zostaje wybrany na nowego króla. I chociaż z powodu tych zamieszań Koronacja odbywa się dwa lata później, dopiero w 1676 roku, to i tak jest pełniącym, można powiedzieć, władzę. Pierwsza sprawa chciał skończyć z Turkami, uspokoić tą sytuację, to burzenie się na tej wschodniej ścianie Polski, żeby zająć się Prusami. I wtedy o koniem postawili mu się ci, którzy byli za Brandenburgią Prusami. Niestety nie mógł tych Turków wykończyć tak, jak trzeba, bo na przykład siły litewskie się wycofały, knuto przeciwko niemu, no i niestety pokój z Turcją nie był taki, jak trzeba. Przekreśliło to też szansę na odbicie tych Prus. Na, on miał zamiar, dużo namówię, ale on miał zamiar odbić niejako te Prusy, odzyskać je i w rejonie Bałtyku doprowadzić wszystko do porządku. Tam, gdzie jest zagrożenie, żeby to doprowadzić do, do porządku. Rozwiązać sprawę z Turcją, z Rosją na razie był spokój, przejąć Prusy i żeby ta Polska mogła troszkę odetchnąć. Ale niestety Magnateria mu na to nie pozwoliła. Wewnętrzni przeciwnicy mu to po prostu uniemożliwili. W tym czasie też dochodzi do zerwania. Kontaktów z Francją. Z Francją, która ma inne cele niż Polska, niż Jan III Sobieski i zawiązanie, można powiedzieć, przyjaźni z Austrią. Wynikiem tego jest oczywiście w Wiedeńska w 1683 roku. O tym jest materiał na kanale. Później walki z Turcją, w czym mocno przeszkadzał mu ród sapiechów. No to takie. Coś, co było wtedy bardzo częste, że zamiast wspierać swoje państwo, to jeszcze mu się szkodzi. Próby reform, oczywiście w części udane, resztę zablokowane przez, niestety, przeciwników wewnętrznych. I okres, kiedy Polska mogła się wzmocnić, i no, nie byłoby tego XVIII wieku, kiedy Polska była właściwie rządzona przez kraje zewnętrzne, a później rozebrana, bo już im się znudziło takie rządzenie Tą kukiełką polską. No niestety. Ale ten okres i tak jego bycia królem był takim spokojem po tych latach wojen, które naprawdę zniszczyły Polskę. To było takie odetchnięcie, i umożliwienie, żeby ta Polska jeszcze dalej istniała. Nie wiadomo, jakby to wszystko się skończyło, gdyby nie było Jana III Sabieskiego, czy Polska by tą większość część tego XVIII wieku w ogóle istniała. I nie była rozebrana wcześniej. Ale na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie. I do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć, podziel się, pokaż znajomym, spójrz na inne materiały. Do usłyszenia.